Cześć, witam wszystkich. Przyszła pora na długo oczekiwaną premierę, a mianowicie premierę najnowszego modelu PZL P11A w skali 1 do 72. Najlepszego w modelu, jaki kiedykolwiek się pojawił na rynku w tej skali modelu, oczywiście tego wariantu polskiej jedenastki. Jak się prezentuje, dowiecie się za chwilę. Najpierw będzie krótki rys historyczny, a potem inbox tego, na co bardzo wielu modelarzy długo i z utęsknieniem, no może przesadzam teraz, że z utęsknieniem, ale faktycznie dość długo czekało. Nie przedłużam już zatem, przed Wami zasadnicza część filmu. Zapraszam serdecznie. O P11 nieco już mówiłem przy okazji omawiania wariantu C od Arma Hobby, więc teraz pora, by przedstawić pierwszy wariant seryjny tego samolotu. Maszyny te zamówiono latem 1933 roku z założeniem, iż stanowią coś w rodzaju ulepszonego wariantu PZL P7A. Zainstalowano w nich licencyjny silnik gwiazdowy Bristol Mercury 4S2 o mocy 575 koni mechanicznych i zbudowano je w ilości 50 sztuk. W przeciwieństwie do poprzednika, silnik wyposażono w zainstalowany z przodu kolektor wydechowy oraz powiększono, także w stosunku do prototypów, powierzchnię ostatecznika pionowego i steru kierunku. Zmodyfikowano również skrzydło, przekonstruowano kabinę oraz zmieniono wiatrochron. Tak przygotowane maszyny wyprodukowano w 1934 roku, a do jednostek wprowadzono je już w następnym, 1935. Otrzymały one numerację od 7.1 do 7.50. Służyły w eskadrach 1. Pułku Lotniczego 111, 112, 113 i 114 i w liczbie 23 sztuk dotrwały one do kampanii wrześniowej, czy też do wojny obronnej Polski w 1939 roku, w której wzięły udział w składzie brygady pościgowej. Co najmniej 3 samoloty w tej wersji udało się ewakuować do Rumunii, gdzie były używane przez tamtejsze lotnictwo. Natomiast jeden trafił na Węgry, gdzie pracował jako cywilny holownik szybowców i samolot treningowy. On został zniszczony w 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej. Nadto jeden P11A miał zostać ewakuowany na Łotwę, ale nie jest to pewna informacja. Do dzisiaj nie zachował się żaden egzemplarz samolotu w tej wersji, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Przystępujemy do rozpakowania, do przedstawienia, no może nie do przedstawienia, ale do obejrzenia najnowszego wypustu z IBG Models, czyli PZL P11A Polish Fighter, jak to zostało opisane na pudełku. No i właśnie pudełko, boxart Marcina Góreckiego. Ciekawa ilustracja. Ona przedstawia zestrzelenie rozpoznawczego Dorniera do 17 w pierwszym dniu walk. Ten samolot eksplodował w powietrzu w pobliżu Warszawy, co zostało tutaj właśnie przedstawione. Wprawdzie to skrzydło raczej chyba by mogło pójść do góry wtedy, ale nie będę się uczepiał szczegółów. Tym bardziej, że widać taką pewną zmianę, jakby trochę w stylu malowania autora, bo tak trochę jakby odszedł od takiego realizmu na rzecz takich, trudno mi określić to, do czego nawiązań, być może do takich właśnie bardziej, że tak powiem, oldschoolowych grafik, a może nawet jakichś wizerunków przedwojennych tych maszyn. Ale nie będę się teraz nad tym rozwodził. Obejrzyjmy dalszą część pudełka, dalszą część pozostałe boki. Tutaj, jak widzimy, inne produkty z IBG. Tutaj powtórzenie. Na kolejnym boku schematy malowań.
jak widać są trzy. O, tak może pokażę, żeby się światło nie odbijało. Informacja, że to jest Made in Poland. I znów grafika ta sama na drugim boku. A zatem zaglądamy teraz do środka. I jak to czasem zdarza się u IBG, mamy tutaj trochę niewielkich woreczków, stosunkowo niewielkich woreczków plastikowych, kalki, części przezroczyste i instrukcje, od której jak zwykle zaczniemy. Na wstępie instrukcja jest jakby z takiego jeszcze bardziej gładkiego papieru niż zazwyczaj była. Jest rys historyczny po polsku i po angielsku. Informacja o tym, jak rozumieć piktogramy, adres do wytwórni. Tutaj jest taka informacja, której nie podałem w tekście historycznym, że P11A to jest oczywiście pod względem oznaczeń pierwsza wersja tego samolotu, ale nie pierwsza wyprodukowana, bo jeszcze przed nią wybudowano P11B dla Rumunii. Jak wiadomo, wersje P11B i P11F nigdy nie latały w polskich barwach, one były produkowane wyłącznie na eksport. Też są jak zwykle podziękowania, informacje o przygotowaniu, o tym, kto przygotowywał projekt, kto prowadził research Werkverende. I bardzo dobrze, że takie informacje są, bo osoby, które tak dobre modele przygotowują, bez wątpienia zasługują na wzmiankę. Tutaj rozrysowane części, a tutaj jeszcze farby podane. Mamy farby według pięciu producentów: Vallejo, Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, Yaka Interactive. Jak wielu modelarzy już zwróciło uwagę, rysunki w instrukcjach IBG stały się dużo bardziej czytelne niż były. Wcześniej robione jest z renderów, teraz to jest wykonywana chyba specjalnie w tym celu grafika. I rzeczywiście wszystko jest bardzo czytelnie. Można dokładnie obejrzeć sobie poszczególne etapy budowy. I też zaznaczone są części fototrawione, w sensie gdzie mają być zainstalowane. Tutaj dokładnie są też rozrysowane te elementy pod względem tego, jak mają zostać wygięte. Silnik inaczej rozwiązany niż w przypadku Army Hobby, to ta osłona i silnik są osobno, co powinno ułatwić pomalowanie. Natomiast pewnym utrudnieniem, zwłaszcza dla początkujących modelarzy, będą te chyba rozpórki jakieś, które trzymają centralną część, a chyba właściwie nawet nie tyle centralną część, ile jak kolektor wydechowy, który tu jest osobno. Powierzchnie sterowe również są oddzielnie, co widać wyraźnie tutaj w instrukcji. Tak samo oddzielnie jest oddzielnie. Są dwa warianty wykonania, na przykład zastrzał statecznika poziomego. Tutaj jest wariant fototrawiony, tutaj jest wariant plastikowy. Ja spróbuję użyć możliwie jak najwięcej części fototrawionych, więc pewnie będzie ten fototrawiony. Dalszy ciąg instrukcji montażu. I tutaj wiatrochron do wyboru z plastiku przeźroczystego. Jak widać, niestety dość gruby. Albo wariant fototrawiony, dużo cieńszy siłą rzeczy, na który chyba też się zdecyduje. I tutaj gotowy model, a potem następują grafiki z innymi produktami z IBG. Właściwie to nie wiem dlaczego w tym momencie, bo jeszcze potem mamy otóż właśnie
schematy malowań. Są trzy. Czyli siłą rzeczy ta grafika, zespół grafik mógł trafić na sam koniec. Ale mniejsza z tym. Oto przed Wami pierwszy schemat ze 112 Eskadry Myśliwskiej z lotniska zaborów z września 1939 roku, no czyli z brygady pościgowej. Maszyna w typowym malowaniu dla jedenastek, czyli polskie khaki i ten taki szaro-błękitny kolor na spód. Identycznie sprawa się ma w przypadku drugiego schematu malowań ze 114 Eskadry Myśliwskiej z lotniska Poniatów. To jest z września 1939 roku też, czyli według mojej pamięci też brygada pościgowa. Poprawcie mnie, jeśli się pomyliłem, ale chyba tak. Tutaj jest oczywiście też wzmianka o tym, że część tych insygniów była zamalowana wcześniej ze względu bezpieczeństwa. I na koniec samolot ze 113 Eskadry Myśliwskiej z Warszawy. Tutaj nie ma już podanego okresu, z którego on pochodzi, ale zważywszy na fakt, że są na nim oznaczenia i tutaj jeszcze koła są na biało chyba pomalowane, jest taki biały pas, można zaryzykować twierdzenie, że ten samolot to jest wcześniejszy, starszy, znaczy, że to było wcześniej niż we wrześniu 1939 roku. Dobrze, to mamy omówioną instrukcję, a teraz może nie kalki, tylko teraz kolejno obejrzymy ramki z elementami. Jak widać, tych ramek trochę jest. I są to takie głównie takie niewielkie obiekty, nie wyglądające jakby zbyt okazale, ale nie w tym tkwi ich siła, bo taka forma ich przygotowania, taki sposób produkcji umożliwia wykonanie sporej ilości wersji samolotów. No to na początek z tego zbioru najmniejsza ramka A, czyli ta właśnie. Znajdziemy na niej karabiny maszynowe, chłodnice i rurki Pitota. Naprawdę bardzo ładne. Pewien problem już zauważono w przypadku chłodnicy, gdzie tutaj utworzyła się jamka skurczowa i trochę trzeba naciąć głębiej te żebra, żeby wszystko wyglądało, że tak powiem, regularnie. Ale tak ogólnie wygląda to ok. Dalej więc będzie ramka B. Na ramce B mamy koła, pierścień kolektora i zagłówek. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Wszystko jest w porządku. No, myślę, że koła również są całkiem ok. Trzeba będzie tutaj tylko trochę popracować przy wycinaniu tego środka, który trzyma pierścień. Dalej ramka C z kadłubem. Kadłub, nie wiem, czy przypadkiem nie będzie identyczny w wersji B. Od razu tutaj mówię, jeżeli chcecie, żebym skleił którąś z eksportowanych jedenastek, to od razu piszcie w komentarzach. Na pewno będzie to ciekawa rzecz, ale pytam się Was, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden taki samolot, tym razem już w obcych barwach, na przykład właśnie w takiej, no, trochę egzotycznej jednak dla nas wersji B. Tradycyjnie, jak to jest zwykle u IBG, mamy płozę ogonową, czy też w innych samolotach koło ogonowe razem z kadłubem. Trzeba będzie na to uważać w trakcie sklejania, ale myślę, że tutaj akurat ten punkt mocowania jest na tyle gruby, że się nie odłamie.
Aha, no i tutaj wnętrze. Wnętrze, ważna rzecz, bo kokpit otwarty. Zwróćcie uwagę, jak delikatne są te żebrowania. Bardzo ładnie zrobione. Teraz musiałem chwilę aż tutaj się przyjrzeć, bo tych ramek jest dużo, aż do V, ale nie to jest istotne, to, że tych ramek jest tak dużo, tylko chyba to, że czeka nas mnóstwo wersji tych maszyn. Już się cieszę, dlatego tak tutaj co chwilę o tym wspominam. A w ramce J znajdujemy śmigło i właśnie to chciałem powiedzieć pod śmigle, czyli tą frontową osłonę, którą się nakłada na silnik od przodu. No i tak, śmigło finezyjne, mówię tutaj głównie o jego kołpaku. No i nawet widać na nim, mimo że jest to naprawdę delikatnie zrobione, to jednak widać tutaj detale wyraźnie. Podobnie jak jest w przypadku tego elementu, te otwory tutaj również zostały wiernie oddane, przynajmniej z tego co widzę, to są naprawdę dobrze wykonane. Teraz ramka K przezroczysta. I tutaj jak widać mamy do wyboru różne elementy oszklenia, także do wersji G od razu wam powiem, i też różne rodzaje wiatrochronów. No, taki trochę siódemkowy, dwa w wersji późniejszej, jeszcze inne elementy przezroczyste. Ładnie wykonane, bardzo przezroczyste, nie zniekształcają, natomiast rzeczywiście elementy te są, jak można łatwo zauważyć, dość grube, żeby nie powiedzieć bardzo grube. Pewnie dlatego, dla uniknięcia kontrowersji, przygotowano ich zamienniki fototrawione. Jak się sprawdzą, no to sprawdzimy tutaj w trakcie sklejania, ale myślę, że nawet to grube szkło też jakoś powinno zdać egzamin, choć pewnie nie tak dobrze, znaczy szkło, plastik przezroczysty, choć jednak pewnie nie tak dobrze, jak to miało, jak już niektórzy zwracali uwagę, miejsce w modelach firmy Arma Hobby. Teraz będzie ramka N. Tu jest na niej silnik i lotki bodajże. Silnik Bristol Mercury. Bardzo ładnie oddany, precyzyjny, no, z delikatnymi detalami. Widać też tutaj wyloty do kolektora wydechowego. Naprawdę myślę, że żadnych żywicznych zamienników tutaj nie potrzeba. No a lotki też są dobrze oddane. To jeszcze trzy ramki. Teraz ramka R, czyli skrzydła. Rozwiązanie typowe, trójelementowe, płat górny i dolne. Charakterystyczna blacha żłobkowana jest naprawdę ładnie zrobiona, co najmniej tak dobrze jak w modelu z Army Hobby. Detale, nawet takie drobne tutaj nity w tej środkowej części, też są oddane naprawdę finezyjnie. Tutaj mamy taki fragment jeszcze od spodu widoczny. Wszędzie wszystko naprawdę, jak się to mówi, gra. Jest to naprawdę obiecujące, chociaż tutaj ta krawędź natarcia taka jest trochę taka, no, trudno mi to dokładnie określić, ale taka kanciasta jakaś, nie jest taka zaokrąglona, ale może taka ma być, bo generalnie ona była taka bardziej wyoblona w innych modelach, no ale nie będę się tu już czepiał szczegółów. No to jeszcze dwie ramki. Ramka T, powierzchnia usterzenia, właściwie sterów i usterzenia pionowego i wnętrze kokpitu, no i dwa z zastrzałów. Płata,
tutaj podłoga kokpitu, zastrzały zastrzały do statecznika i tak jak wcześniej mówiłem, uwag tutaj nie mam, jamek skurczowych tu nie ma w tym miejscu. Wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ostatnia rzecz to jest ramka oznaczona jako V. No, czyli łatwo można sobie jakoś policzyć, ile tych ramek będzie. Tutaj jest chyba drążek sterowy, fotel pilota, który faktycznie nie jest jakoś taki super wybitny, ale powinien zdać egzamin. Tym bardziej, że jak widzieliście w instrukcji, mamy dodane pasy do niego. I tutaj na koniec podwozie również ładnie zdetalowane. Popatrzcie choćby tutaj na te elementy. Nieźle to nieźle wygląda. I teraz na zakończenie kalkomania i blaszki fototrawione oraz klisza. Tym razem blaszki nie mają, a nie, mają. Nie zobaczyłem. Mają taką folię ochronną na sobie. No i cóż rzec, no blaszki ładnie zrobione, delikatnie oddane, bogate. Tutaj spójrzcie chociażby na te cztery warianty celowników, co jest też spowodowane tym, że jak widzicie, one mają obsłużyć aż, o ile dobrze liczę, 10 zestawów. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10 zestawów, tak. Musiałem aż policzyć na palcach. Także no, sporo tego. No, pewnie będą tutaj, a nawet na pewno P24. Jest też Kobus i różne inne ciekawe warianty. Są też tutaj, jak widzicie, cięgna podwozia, różne elementy do silników, do kokpitu, pasy, różne drobne uchwyty. Wygląda to niezwykle interesująco i przede wszystkim wygląda to na coś bardzo dobrego jakościowo. Blaszki BG, jak wiecie, bardzo lubię kleić. Tutaj mamy klisze do szyb, do oszklenia. I na koniec kalkomania. Wygląda wprawdzie trochę tak, trochę grubo, ale wiem, że w przypadku IBG nie robi to jakichś większych trudności. Kalkę drukował Techmod, jak widać. Mamy tutaj kalki eksploatacyjne, napisy P11, tablice przyrządów, godła eskadr, kalki z szachownicami. Wszystko wygląda naprawdę ok i myślę, że nie powinno to przysparzać żadnego problemu. Znaczy z napisami eksploatacyjnymi raptem jest jeden oznaczenie apteczki. A jeśli chodzi o kalkomanię z tablicą przyrządów, no to też jest całkiem ok, przyzwoita. W tak małej skali na pewno zda egzamin. Wiemy już zatem, jak prezentuje się model w wersji A. Ale czuję, że to może być początek dość długiej podróży, w którą firma IBG nas zabierze, bo jak widzieliście, tych zestawów myśliwców Puławskiego, no właściwie nie, już nie Puławskiego, tylko bardziej Wsiewołoda jak i Miuka, ale wywodzących się z projektów jednego z najwybitniejszych polskich inżynierów lotniczych, tragicznie zmarłego w katastrofie w Warszawie. Więc też jakoś on jest tutaj obecny w tym wszystkim. Będzie tych samolotów naprawdę, myślę, sporo. I
każdy jakoś pewnie znajdzie wśród nich coś ciekawego, coś interesującego, a myślę, że wielu po prostu w jakimś stopniu zainteresuje każdy z tych modeli. I cóż, jak będzie się sklejał, oto zobaczymy w przyszłości, jak będzie się ten model sklejał. A teraz już chyba pora na podsumowanie, no bo odcinek zrobił się dość długi, ale powód do tego był jak najbardziej słuszny. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już coś się uda pokazać z budowy. A teraz, żeby już nie przedłużać, tylko Wam podziękuję za to, że tu jesteście, za wszystkie te lajki, łapki w górę, kciuki w górę, za to, że tu piszecie pod filmami różne swoje pomysły i uwagi, za to, że subskrybujecie mój kanał. Bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. No i do zobaczenia, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!